Ile już na nią w ogóle czekamy? No, 20 minut temu pisała, że zaraz będzie. No, napisała, że się spóźni, bo ma problemy w domu. Jakie ona może mieć problemy? Że co, jaki kolor samochodu wybrać, który jej tatuś kupi? No co, no dziwisz się? No tak to jest, jak się ma wszystko od dziecka za darmo, tak? Rodzice ci wszystko kupują, a ty myślisz, że co, że możesz nie szanować ludzi. No w ogóle nie zasługuje na takie osoby jak my w swojej grupie. Musimy ją wyrzucić. To co, robimy bez niej ten projekt? Robimy. Jak przyjdzie, to jej to wszystko wygarnę. Może nie wiem, na moim laptopie robimy? Chyba mam wstrząs mózgu, bo straciłam czucie w całym ciele. Ej, gdzie ty to powiedziałaś? Co? Znaczy, a gdzie ty to mówisz? Co się dzieje? Kto rusza moją ręką? Ha! Co to ma być? Gdzie ty jesteś? O nie, o nie, o nie! Co nie? Co się dzieje? Gdzie ja jestem i czemu ja cię słyszę? Przestań ruszać, uspokój się, oddychaj! Jak mam oddychać i się uspokoić, jak nie wiem, co się dzieje? Nie mam władzy nad ciałem i cię nie widzę, a słyszę. Już ci wszystko tłumaczę, tylko proszę przestań, przestań, już dobrze. Co się u licha dzieje? Mów natychmiast. A więc miałam już tak kiedyś z Olą i wydaje mi się, że utknęłyśmy w jednym ciele. Co? Jak to w jednym ciele? Co to znaczy w jednym ciele? Może trochę przytyłam, ale ja naprawdę wolę swoje. Dobra, czekaj. Mam podejrzenia, co mogło się stać, tylko nic nie rób. Ja pójdę, ty nic nie ruszaj, muszę to sprawdzić. Miałaś nic nie ruszać! Staram się przecież. Dobra, tu jest lustro, a więc... 3, 2... Tak myślałam. Jesteśmy w ciele Karoliny. No to co? Zrzucamy ją ze schodów? Albo wchodzimy nią pod ciężarówkę? Ej, a ciekawe, czy będziesz nią mogła powiedzieć R? Co nie jest śmieszne. Ostatnio z Olą obudziłyśmy się w ciele ładnej dziewczyny i miało to jakiś cel, tylko nie wiem, o co miałoby chodzić teraz. Ja tam wiem, jaki cel. Może teraz musimy ukarać za takie lekceważenie nas i przywlec jej dupsko na spotkanie. Nowy pomysł. Ciekawe, czy jak do siebie napiszemy, to sobie odpiszemy. A znasz kod? Kod? W 2019 roku? Dawaj, palucha. Wow! Pokaż galerię i SMS-y z Alanem. Nie przesadzaj, nie będziemy czytać SMS-ów z twoim byłym. Sprawdzamy tylko to pierwsze. Dobra, dobra. Ale pamiętaj, że ona nas nie szanuje i wystawia. Ale jak my jej nie będziemy szanować, to będziemy dokładnie takie same. Co do ciebie napisać? Napisz, że jestem gruba. Byłaś tu w ogóle kiedyś? Nie, Karolina nigdy mnie nie zaprosiła. Mnie też, to swoją drogą też średnio miłe z jej strony. Może czas pozwiedzać? To chyba nie jest zbyt chamskie. A nie, myślę, że na to możemy sobie pozwolić. Kto to? Nie wiem, może jej rodzice, przecież z nimi mieszka. To ty gadaj. Jak gadam, ty dzwonisz? Co to ma być? Co ty wyprawiasz, idiotko? Aleksander, ty się nie denerwuj. Ja to wszystko zaraz posprzątam. Ty się nie wtrącaj. A ty do pracy. Proszę. Posprzątaj to wszystko. Kiedy kolacja? Już za 15 minut będzie. Ja idę, wstawiam wodę. No szybko, bo jestem głodny. Słyszałaś to? Widziałaś to? Masakra. Nigdy tata tak do mnie nie powiedział. Może po prostu Karolina nigdy tak nie robi, no i się wkurzył? Ale rodzic nigdy nie powinien się tak odzywać do dziecka, niezależnie od sytuacji. No i nie powinien tak mocno łapać mamy Karoliny. Dobra, sprzątamy. Zaliczyłaś w końcu ten egzamin? Który? Ja wiem, o co chodzi. To miałaś jakiś inny, których nie zdałaś? Nie ma jeszcze wyników. Jak byłem na medycynie, to zdawałem wszystko w terminie. I to były poważne studia, a nie dla jakichś półgłówków. Zapomnij, że będziemy płacić warunek. Uzgodniliśmy z mamą, że w tym roku masz złożyć na lekarski. Co? Przecież Karolina choć ma swoje wady, to trzeba przyznać, że będzie fenomenalną dziennikarką. No, wszystkie zadania robi najlepiej, dlatego tak trudno ją wyrzucić jednak z tej grupy. I co, pozwolimy jej starym tak o niej mówić? Tato, ale ja lubię moje studio. No już się pobawiłaś, utrzymywaliśmy cię z mamą 3 lata. Czas się zająć czymś innym, poważnym.
A co jest niepoważnego w dziennikarstwie? Pieniądze. Dziecko, pieniądze. Co to ma być? No, kotlety. Karolinka chciała. Czy tylko ja tutaj mam trochę mózgu? Przecież ty lubisz kotlety. Wyrzuć je. Zamówię sushi. Chciałabym coś powiedzieć, ale chyba brak mi słów. Mamo, zostaw mi i ja potem zjem. Nadia, patrz telefon. Czemu nikt nie myśli? Widział, żebym zrobił coś głupiego? No nie. No bo ja myślę. To raczej nie jest wezwanie na oddział. Pozmywajcie tu, zróbcie tu porządek. Ja idę zadzwonić po jedzenie. Rozmowa z gościem sushi jest taka prywatna, że trzeba ją przeprowadzić poza domem? Coś mi się tu nie zgadza. Hej, kochanie! Co tu przyszłaś? Masz nie przychodzić. No ale stęskniłam się. Żona cię zobaczy. Chciałam się już z tobą zobaczyć. Kochanie, wsiadaj do samochodu, porozmawiamy. Dobrze. Powinnyśmy powiedzieć jej mamie? No, to chyba nie do końca nasza sprawa. No tak, ale co, zostawimy to tak? No nie wiem, gdyby to byli twoi rodzice, co byś zrobiła? Skonfrontowałabym tatę i zmusiłabym go, żeby sam się przyznał mamie. Kurde, dobry pomysł, ale no... Boję się, ja nie lubię takich akcji. Dobra, siedź cicho, ja to załatwię. I co, za ile będzie? Co będzie? Sushi, nie pamiętasz? A, już jedzie. Nie rób sobie jaj, wiem, że zdradzasz mamę Karoliny. To znaczy, mamę. Co ty gadasz za głupoty? Widziałam was, nie udawaj, że nie wiesz, o co chodzi. Cicho, bo mama usłyszy. Chodź do pokoju, tam ci wszystko wytłumaczę. No i co? Możesz mi powiedzieć, co ty sobie myślisz? Ale o co ci chodzi? To jeszcze ci mało? Stare się nie zagoiły, a chcesz nowe? Co teraz robimy, Nadia? Chyba musimy po prostu zamknąć oczy. To będzie nasza mała tajemnica. Ała. Dziewczyny, wszystko okej? Okay? Boże, Karolina, przepraszamy ciebie, słuchaj. My zrobimy tę pracę nawet same, jak trzeba. Dziewczyna, ale o co wam chodzi? No, jakbyś miał jakiś problem, to dzwoń do nas, pomożemy ci. No dobra, ale już jestem, możemy pracować. Zawsze możesz na nas liczyć, pamiętaj, jesteśmy twoimi najlepszymi przyjaciółkami. Jesteśmy z tobą mimo wszystko. No, miło, ale spokojnie, już jest okej. Okay.